31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Puławach okazał się sukcesem wolontariuszy i ofiarodawców wspierających szczytne cele. Puławski sztab podał deklarowaną kwotę uzyskaną podczas niedzielnego finału i już wiemy, że w tym roku padł rekord wysokości zebranej sumy. Wolontariusze skupieni wokół WOŚP w Puławach zebrali w tym roku ponad 183 tysiące złotych. Biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie finały orkiestry, to rekord uzyskanej sumy. Poprzednia najwyższa kwota pochodziła z 28. finału WOŚP z 2020 roku i wynosiła 150 tysięcy złotych. Oficjalny tegoroczny wynik 31. finału WOŚP poznamy pod koniec marca. Orkiestrę w naszym mieście i okolicach można było wesprzeć na wiele różnych sposobów, wrzucając symboliczny datek do puszki, biorąc udział w licytacjach czy wydarzeniach sportowych. Przypomnijmy, że w tym roku pieniądze zebrane podczas finału najgłośniejszej orkiestry świata zostaną przeznaczone na walkę z sepsą.